Dzień dobry. Jest mi ogromnie miło w imieniu organizatora, czyli Sieradzkie Centrum Kultury Urząd Miasta w Sieradzu, przywitać Państwa dzisiaj, ponieważ po raz kolejny. Wcześniej zadawano mi pytanie, który to już raz. I szczerze powiem, że nie pamiętam, ale dycha na pewno strzeliła, bo wcześniej był to inny przegląd, a właściwie to dwa, połączone właśnie przegląd twórczości artystycznej, a w tym roku wyjątkowo nam obrodziło, bo mamy aż 8 prezentacji. Pierwszy dzień przeglądu twórczości artystycznej przedszkoli to programy artystyczne. Dla małych aktorów to pierwszy kontakt z prawdziwą sceną teatralną. Ale proszę mi wierzyć, że to pierwsze wyjście dla większości z nich to jest pierwsze. Ale bardzo długo się pamięta i kiedy wracają za 10-15 lat, to sobie myślę, a wie pani co? Ja to tutaj na tej scenie występowałam. Ja ciągle jestem w tej roli, ja ciągle pamiętam, że oni występowali. I sama się zastanawiam, czy to już jest dobre, czy złe. Ale cały czas odbieram to jako dobrą monetę. Sala Sieradzkiego Teatru była wypełniona po brzegi. Na widowni zasiedli rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, a emocje sięgały zenitu. No i mniejsi aktorzy na scenie, tym więcej uczuć i emocji na widowni. To już od wielu, wielu lat się nie zmienia, więc rzeczywiście faktycznie tak jest. Małych aktorów oceniało profesjonalne jury. Monika Waraczyńska, dziennikarka radiowa, Edyta Kulda, instruktor teatralny i Jerzy Kaszuba, reżyser i instruktor teatralny. Dla dzieci jednak najważniejsze było samo wyjście na scenę. To można rzeczywiście zauważyć, zwłaszcza po zakończeniu każdej prezentacji, kiedy dzieci po prostu z tej sceny nie chcą zejść. Ja to ciągle powtarzam, że im młodsze, to tym dłużej na tej scenie pozostają i trzeba ich albo czymś przekupić, albo rzeczywiście przypomnieć o tym, że no niestety trzeba zejść z tej sceny. Przegląd, czas zacząć. A jako pierwsze będzie w przedszkole numer 5 imienia Misia Uszatka w Sieradzu opiekunem całej grupy jest pani Alina Kubiak i to ona właśnie jest reżyserem, scenarzystą i plastykiem tegoż przedstawienia. A będzie to Kraina Charles. Teraz jedyna w swoim rodzaju prezentacja artystyczna w języku angielskim. Rzepka. A będzie to niepubliczne przedszkole Fun and Play. Rzepka. I
gadamy, nie jemy, ponieważ będziemy oglądać cudowne kolejne już przedstawienie. Proszę mi wierzyć, wy się denerwujecie bardziej niż oni. A już nie powiem jak panie, które przygotowywały to przedstawienie. To jest największy stres dla nich, zawsze. To jest niesamowite, ale faktycznie tak jest. A będzie to przedszkole nr 15 w Sieradzu. Opiekunem jest pani Beata Zaręba. Scenariusz, reżyseria i opracowanie muzyczne również pani Beata Zaręba. Opracowanie plastyczne pani Beata Zaręba i pani Urszula Dudczak. A przed państwem program artystyczny przedszkola nr 15 w Sieradzu. Cztery żywioły. Groźna bywa.
piasku chodzić boso, gliną się bawić, kamieniami nogi mnie świat po ziemi niosą. Ciekawy świat poznaję z wami. Że właśnie przed nami, w tej oto sekundzie, pojawiło się przedszkole i publiczne przedszkole Reksio ze swoją gromadką maluchów. Opiekunem tej grupki jest pani Justyna Jasińska. Scenariusz, reżyseria i opracowanie muzyczne pani Justyna Jasińska i pani Anna Cilcio. Opracowanie plus plastyczne pani Justyna Jasińska. Przed nami chyba najmłodsi uczestnicy dzisiejszego przeglądu. I proszę mi wierzyć, to Państwu się wydaje, że oni nie widzą, gdzie Wy siedzicie. Oni doskonale wiedzą, gdzie Wy jesteście. Ja z nimi rozmawiałam, jak jeszcze kurtyna była zasłonięta i oni wszyscy wiedzą, gdzie jesteście. Więc Państwo trzymają ogromne kciuki, paluszki na buźki, cichusieńko, ponieważ już za moment, już za chwilkę prezentacja niepublicznego przedszkola Reksio. A będzie to w świecie barw. Podczas gdy jury obradowało, na scenie wystąpili podopieczni Sieradzkiego Centrum Kultury. Tydzień wesną, jaka szkoda, że się tak odmienia woda i podreptał do fryzjera. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy.
Jurorzy nie mieli łatwego zadania, ale musieli podjąć decyzję. Szanowni Państwo, niezwykle miło było oglądać prezentacje, które Państwa dzieci, Państwa podopieczni przygotowali na dzisiejszy wieczór, na dzisiejszy przegląd. Chciałam powiedzieć, że ja mam ze sobą taki mały barometr prawdy scenicznej, czyli mojego syna. No i powiem Państwu szczerze, że naprawdę sprawdził się w tych spektaklach, w których oglądał, tam gdzie, jak to się mówi, dzieci kłamały, czyli nie mówiły do końca prawdy na scenie. Mój syn o tym wiedział, no a ja z racji tego, że trochę się tym teatrem zajmuję, też wiedziałam. Ale więcej, zdecydowanie więcej prawdy było, zabawy, radości, koloru i barwy i ruchu na scenie, za co jestem Państwu bardzo wdzięczna. Ja mogę się podpisać pod tymi słowami, bo to, co Państwo widzieliście zresztą sami również, robiło niesamowite wrażenie, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że te małe osóbki, które dzisiaj dla nas tutaj występowały, ogromnie te występy przeżywały i Państwo w domach pewnie niejednokrotnie musieliście namawiać, przekonywać do tego, że będzie wszystko dobrze, spokojnie, damy radę. Te próby pewnie odbywały się nie tylko w przedszkolach, również u Państwa w domu. I za to zaangażowanie z Państwa strony również bardzo dziękujemy. I proszę w domu swoje dzieci mocno uściskać i pogratulować każdemu tego występu, bo to było coś pięknego. To jest ogromna odwaga, którą trzeba w sobie mieć, rozbudzić, żeby wyjść na scenę przed takim tłumem, jaki dzisiaj tutaj się w teatrze zgromadził i być po prostu sobą. Niektórym dzieciom się to udawało i to było naprawdę przepiękne. Także wielkie brawa dla wszystkich uczestników i dla Państwa również. Wszystkie dzieci są absolutnie genialne i tak jak wiecie, każde dziecko wykona każde zadanie. I ocena często zależy na takim przeglądzie od tego, jakie zadania aktorskie sobie wymyślą panie, które przygotowują. Mówię panie, ponieważ panowie gdzieś się boją, bo to trzeba mieć dużo siły i odwagi, żeby pracować jeszcze artystycznie z dziećmi. Więc tak, tak się zastanawiałem nad tymi nagrodami w ogóle. Zawsze byłem tak sceptycznie do tego ustosunkowany. Ja uważam osobiście, że nie powinno być miejsc pierwszych, drugich, trzecich i jakichś tam wyróżnień, tylko wszyscy powinni otrzymać równorzędną nagrodę. Ponieważ tak naprawdę to te oceny są zależne od pomysłu reżyserów, czyli opiekunów. I to ich nagradzamy tymi właśnie jedynkami, dwójkami czy trójkami. Tak naprawdę wszystkie dzieci są cudowne. Jury przyznało wyróżnienie dzieciom z niepublicznego przedszkola Reksio za program W świecie barw. Trzecie miejsce za cztery żywioły otrzymały dzieci z przedszkola nr 15. Drugie miejsce za krainę czarów w przedszkole nr 5 imienia Misia Uszatka. Pierwsze miejsce zajął program Rzepka przygotowany przez dzieci z niepublicznego przedszkola Fun and Play.